Dzień dobry Wam, a właściwie dobry wieczór, w zależności kiedy będziecie nas oglądali. Chciałem Wam dzisiaj pokazać coś, co Pan Marek mi zaprezentował, czyli wspaniała maszyna nazywająca się Autodesk Tinkercad. Czyli to jest urządzenie, strona, platforma do projektowania własnych rzeczy w trzech wymiarach. I to jest coś nieprawdopodobnego, bo daje nam niesamowitą frajdę, łatwość i możemy, tak jak tutaj mówić, jak nam tutaj krzyczy nasza główna strona, od pomysłu do projektu w kilka minut. Jest to bezpłatna i łatwa w użyciu aplikacja do projektowania 3D, czyli to wszystko będzie w trzech wymiarach i będziemy mogli w przyszłości, jeśli będziemy mieli dostęp do drukarki 3D, to sobie wydrukować. To co? Zaczniemy sobie projektować. Najpierw trzeba się zalogować. Najłatwiej zalogować się przez stworząc albo nowego użytkownika, albo możesz zalogować się przy użyciu konta Google. Polecam Wam. Wybierzemy sobie aplikację przez Charakter TV i zobaczymy, jak nam pójdzie. Firma Autodesk jest już dosyć znana, w pewnych kręgach, ale lecimy. Pokażę Wam dzisiaj paru prostych, najważniejszych funkcji, które potem będą wymagały od Was tego, żebyście stworzyli własny projekt 3D. Nazwiemy go projekt 3D. Będziemy się tego programu uczyć, więc na razie tylko podstawy. To jest nasza płaszczyzna robocza i wyobraźmy sobie, że jest to element na podwórku szkolnym, bądź też na hali, który chcielibyśmy sobie go jakoś ozdobić. W związku z tym możecie go sobie dowolnie obracać za pomocą myszki, oddalać, przybliżać. Możecie patrzeć sobie od góry, możecie patrzeć sobie od przodu, możecie wreszcie sobie trzymając lewy przycisk poszerzać i zwiększać. Tu możemy też patrzeć na widok różnych perspektyw i możemy zresztą poobracać sobie w dowolne strony. Tak? Bardzo fajna opcja. Dzięki temu możemy wrócić teraz na naszą planszę. Tu możemy wykorzystać wszystkie kształty, które nas najbardziej interesują. Zaproponowałbym na początek użyć jednych z tych, ale zobaczcie ile to jest opcji. Można mieć teksty, cyfry, znaki, łączniki, różne przestrzenie. Musicie tego poszukać i pobawić się. Na początek podstawowe kształty, teksty, cyfry, znaki, łączniki. Spróbujemy sobie podstawowe kształty, na przykład wielką kulę, przeciągam ją lewym klawiszem, puszczam. Mogę przybliżyć sobie, mogę sobie to pooglądać, tą bryłę, tak? Trzymając prawym przyciskiem myszy, obracam, mogę na wszystkie strony sobie zobaczyć. Jeśli ta kula ma być większa, to będzie większa, ma być wyżej, to będzie wyżej, powiększona. Możemy ją zresztą dowolnie edytować, stawiać, możemy obracać z różnej strony, tak? Ważne, żeby była na tym naszym placu. Więc wspaniała zabawa. Prawym klawiszem, pamiętacie, obracamy. Tak. Postawimy ją sobie na ziemi. Tak. Czyli nie musi być tak. O, zobaczcie. Może być gdzieś tu. I to jest po prostu takie narzędzie, które pozwoli Wam Waszą dozę kreatywności uwolnić. Nasza kula płaska pojawi się na przykład tutaj. Możemy ją sobie wreszcie pooglądać z różnych stron. Możemy dać różne elementy, powiększać, zmniejszać, zwiększać ich wzrost, wysokość. Możemy je obracać. Możemy tutaj wszystko też ustawić. Rodzaj bryły, kolory. Możemy sprawdzić, czy ma otwór, tak? Co dalej? Fajne jest w tym narzędziu to, że właściwie możecie dowolnym sposób zaprojektować swoją własną wymarzoną przestrzeń. A jeżeli będzie to na tyle ciekawa przestrzeń, to oczywiście ją bardzo dobrze ocenimy. Plus tekst, cyfry. Bardzo ważna rzecz, bo możemy sobie na przykład napisać szkoła z charakterem, tak? Szkoła. 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 Nie wiem, czy są polskie znaki, multilanguage, może tutaj będzie szkoła, jest,
tak. Zrzucamy sobie napis, obrócimy. Wielki trójwymiarowy napis, który możemy dowolnie sobie też ustawić, przesunąć na tej planszy, gdzie chcemy. Oczywiście są pojedyncze litery. Tu są ustawienia, o których już mówiliśmy wcześniej. Znaki zresztą. Może być tu wszystko. Możemy zbudować sobie tutaj. Część z Was już pewnie miała tą maszynkę, tą platformę z panem Markiem. Ja ją powtarzam i pokazuję tym, którzy są tak zafascynowani, widzicie, jak ja. Łączniki to różne takie elementy, których można sobie połączyć dane 2-3 elementy. Przestrzeń spotkań OMSI, niesamowita rzecz, bo możemy zbudować własny pokój, własną sofę, jeśli nam będzie pasowała, więc możecie rodzicom na przykład zaprojektować kuchnię, bądź też duży pokój, bądź też własny pokój i wydrukować sobie własny projekt. To, co Wam pasuje. Macie pełną dowolność. Jak program już będzie opanowany przez Was, będziecie mogli sobie poukładać, to co robimy? Musimy ten projekt wysłać do nas. Tak, żebyśmy mogli wiedzieć, żeby go ocenić. Można go eksportować. Wybrany kształt, wszystkie elementy możemy eksportować chociaż do druku 3D. Ale na razie interesuje nas to, żebyście sobie pokazali, co potraficie. Czyli tworzycie tutaj swoją przestrzeń i dajecie wyślij do i tutaj pobieramy obraz Twojego projektu. Pobierz lokalnie, on się już ściąga w pliku PNG. Ten plik PNG prosimy o wrzucenie do naszego folderu, Waszego folderu. On się pokaże w takiej formie, tak jak dokładnie zapisaliście ostatni widok. Czyli jeżeli będzie to widok na przykład z góry, wtedy go wyeksportujemy, wyślemy, przepraszam, do, to będzie to miał taki kształt, taki obraz, czyli od góry. Możecie wysłać w dowolnej formie. Warto nazwać tą Waszą przestrzeń, żeby też nie było tutaj problemu. Na górze na przykład Jaś Kowalski, pierwsza A. No, wspaniale. To jest Wasze zadanko. Czekam na pracę do piątku. Działajcie, wysyłajcie, podzielcie się Waszą kreatywnością. Najlepsze prace ocenimy na najlepsze oceny. Oczywiście wszyscy jesteście zobowiązani do wykonania tego zadania. Dziękuję bardzo. To tyle na dziś.